Cześć, kochani. W jaki sposób się przygotować do tego tańca? Czy iść na kurs? Czy wymyślić coś samemu? Nawet nie będąc jeszcze w narzeczeństwie, no stwierdziliśmy, a super, fajnie byłoby pójść nauczyć się tańczyć tak jak Pan Bóg przykazał, a nie tak jak nam się fajnie tańczy. I w sumie byliśmy na dwóch stage'ach, tak? Na dwóch klasach salsy, ale... Ale robiliśmy to dla siebie, wiecie, to nie był taki wyuczony układ, który szykowaliśmy specjalnie na ten dzień, tylko po prostu wcześniej chodziliśmy. Chcieliśmy poruszać bioderkami. Tak. Zresztą każdy z nas ma jakieś doświadczenie w tańcach? Tak. O, opowiedzmy o tym. No, mów, gdzie ty tańczyłaś? Ja byłam tancerką od przedszkola. Ja pamiętam, pozdrawiam mojego kolegę Mateusza, który był moim partnerem. Pamiętam, że jeździliśmy na bardzo dużo turniejów, miałam pełno pucharów. Byliśmy takimi tancerzami, pięknie ubranymi. To jest takie fajne wspomnienie z dzieciństwa, ale skończyło się, wiecie, już nawet nie pamiętam. Chyba właśnie tak do końca przedszkola. Może w podstawówce jeszcze trochę tańczyłam, ale szybko się skończyła moja przygoda. Chociaż była super przygodą. A ja już będąc na studiach, chodziłem do naszego miejskiego domu kultury, zachęcany przez kolegów i uczyłem się tańców ludowych. Pozdrawiam wszystkich z zespołu pieśni i tańca Step. Znaczy, nie wiem, czy nawet był zespół pieśni i tańca. Przede wszystkim mieliśmy takie doświadczenia z tańców jakichkolwiek. No przecież nie trzeba umieć tańczyć, uczyć się tańczyć, żeby tańczyć. Przede wszystkim mieliśmy doświadczenie siebie nawzajem w tańcu. Zdarzało nam się dość często tańczyć wspólnie. Także mi się wydaje, że my się tak fajnie czujemy. W ogóle bardzo często jakieś osoby mówią nam, że tak fajnie się na nas patrzy, jak tańczymy, ale nie dlatego, że dobrze tańczymy, tylko dlatego, że po prostu cieszymy się tym tańcem, że to są takie chwile dla nas, że jesteśmy radośni wtedy, że nieudolnie, tak po swojemu, ale się tym tańcem cieszymy. Szczególnie Pan mąż. I właśnie, wiecie, my na to postawiliśmy. Absolutnie nie krytykujemy wyborów innych osób. Jeżeli ktoś ma takie ambicje, chce się przygotować, to super, my to podziwiamy. Zawsze z takim właśnie podziwem oglądamy, jak pary mają jakiś układ i pięknie zatańczą. Ale my postanowiliśmy, że pobujamy się po swojemu. Pierwotnie nie. To znaczy, pierwotnie chcieliśmy mieć też układ. Kiedy już wybraliśmy naszą piosenkę do pierwszego tańca, czyli Sir Elton John, Can You Feel the Love Tonight? To tak w nawiązaniu do takich może dziecięcych pragnień, no królew, może się z takim... To te wspomnienia z przedszkola, z tańców cały czas. Ale nie mieliśmy, w sensie to tak przyszło, nie? Taka piosenka i tak wyszło i uważamy, że ona jest taka właśnie taka płynąca, taka majestatyczna. Wybraliśmy klasykę przede wszystkim, nie jakieś tam nowości, ale właśnie klasykę i przygotowywaliśmy się. Pamiętam, jak ćwiczyliśmy różne podrzuty, podnoszenia, naprawdę. Chcieliśmy trochę to nasze bujanie urozmaicić, mając na względzie, że ponad 100 osób, naszych gości, będzie na to patrzeć. To jest stres. Znaczy, ja nie wiem. Wiem, że Monia się stresowała, ja tak chyba średnio. Nie pamiętam, że jak to dokładnie było. Bo wiecie, zaczyna się wesele, trzeba zjeść ten rosół, ten obiad. Trzeba, można zjeść. Przecież my byliśmy tacy głodni. I wszyscy czekają na to, kiedy się zacznie impreza. Niektórzy czekają na to, kiedy się zacznie, nie wiem, lać alkohol. Niektórzy czekają na to, kiedy będzie można wreszcie wyjść, nie wiem, zapalić papierosa, odpocząć. A my czekamy, jako młodzi, czekamy na to ścięcie, za przeproszeniem. Czekamy, aż w końcu będzie po pierwszym tańcu i można będzie się bawić. Ale właśnie, my ustaliliśmy z naszym wodzirejem, że on ukróci nam te męki. I po prostu bardzo szybko zaprosił pary do tańca wspólnego, bo o to często też pytały nas osobnie, dlaczego ludzie do nas dołączali. No wiecie, to wynikało właśnie z tego. Nie chcieliśmy, żeby to był dla nas jakiś stres. Był pierwszy taniec, był. Niedługi, ale był. A potem faktycznie dopiero dobrze nam się zaczęło tańczyć, jak ludzie do nas dołączyli, już tak na nas nie patrzyli. Nie, ja myślę, że dobrze nam się zaczęło tańczyć jakieś
Nie, no, później. 3 godziny później. Nie, no fajnie nam się tańczyło, przecież to widać na filmiku, że bawimy się przestępując. Ale te obroty, które tak ćwiczyliśmy, to były dopiero po północy. No właśnie, a to może widać na filmie z wesela. Tak nawiązując do tego, jeśli ktoś chce obejrzeć film z wesela, bo wiemy, że duża część z Was ogląda filmiki na YouTubie, na tablecie, no to niestety YouTube sobie tak zażyczył, że można obejrzeć nasze wesele tylko na komputerze. Nie znamy powodu i to nie jest... Tak się po prostu zdarza. Tak. Oni mają jakieś swoje wytyczne. W każdym razie można to zobaczyć, że faktycznie były zabawy, ale jeszcze chcę wrócić do tego naszego pierwszego tańca i powiedzieć o tym, że na weselu, na którym byliśmy niedługo przed naszym ślubem, była taka sympatyczna sytuacja, że wszyscy goście się rozsiedli, wiadomo, życzenia złożone, siadamy, czekamy na rosół, czy tam co innego i patrzymy, co się dzieje, a tu para młoda wychodzi z sali. My się zastanawiamy, o co chodzi, czemu oni nie chcą jeść. Może idą robić sobie zdjęcia, ale co się okazało? Że ćwiczyli układ choreograficzny, bo się bardzo denerwowali, że zapomną. A jakby zapomnieli, to wiedzieli, że staną, nie będą wiedzieli, co robić. Bo to jest też to, tancerze mają to coś. Oni po prostu tańczą, wiecie, nawet pewnie jakby czegoś zapomnieli, chociaż podejrzewam, że im się to rzadko zdarza, to sobie w tym tańcu poradzą. A natomiast jak czasem to takie żółto dzioby mają coś, wiecie, konkretnego zatańczyć i nagle zapomną, to pewnie jest masakra. Dlatego raczej jesteśmy zdania tego, że jeśli ktoś nie czuje się, wiecie, jak to, szczególnie faceci, nie? Dziewczyna mówi, kurczę, nauczymy się, zróbmy choreografię, zatańczymy, wszyscy będą patrzeć. A facet to trochę tak, kurczę, nie wiadomo, co z tym zrobić. No niby chce, no bo wiadomo, trzeba zrobić przyjemność, znaczy trzeba, chce, kocha, więc chce zrobić przyjemność, ale z drugiej strony, no nie chce, no kurczę. Ale właśnie, ale to jest też ta kluczowa rzecz, że no kurczę, nie myślimy o sobie, tak? Tylko myślimy już o tej drugiej osobie przede wszystkim. Dlatego ten narzeczony, który chce zrobić przyjemność, a narzeczonej tak bardzo na tym zależy, fajnie, jeżeli się postara. Nawet jak to nie jest do końca jego, nie? Nie, jakby nie można generalizować. Przede wszystkim chcemy zaznaczyć, że ważne, żeby to było w wolności. Jeżeli facet decyduje się na to, że robi to dla swojej narzeczonej, to niech jej też nie wyrzuca, że znów musimy iść na ten kurs i to jest bez sensu. Nie? No bo to jest no takie, tak. Wiecie, ale jesteśmy, wasza decyzja. Ale jesteśmy raczej zdania, żeby zrobić to na lajcie. No, naprawdę. Podejść do tego naprawdę. Wiecie, chodzicie razem na jakieś, nie wiem, dyskoteki, chodzicie na jakieś wesela, tańczycie razem. Sami wiecie, jak to wam wychodzi, nie wychodzi. Oczywiście my zachęcamy do tego wszystkich i teraz apel do wszystkich mężczyzn, żeby jednak się przełamywali. Słuchajcie, to nie jest tak, że ktoś od urodzenia ma kij od szczotki połknięty i po prostu i tak jest. To jest kwestia jakiejś takiej mentalnej zmiany. Ja pamiętam, no będąc nawet w liceum, to raczej byłem typem podpierającym ścianę. Naprawdę, no bo co? To jakieś tam pląsy, nie pląsy. Ale faktycznie lubię tańczyć. No i dzięki Bogu mamy poczucie rytmu, bo to jest też bardzo ważne. Czyli tak naprawdę nie potrzebujemy żadnej choreografii. No, jest muzyka, to tak. Się... A wiemy, że jedni mają większe predyspozycje do tego, żeby ładnie tańczyć, inni mniejsze, a wszyscy muszą ten pierwszy taniec zatańczyć. A swoją drogą ciekawe, może na przykład ktoś zrezygnował z pierwszego tańca i para młoda nie tańczyła, chociaż nie słyszałam jeszcze o takiej sytuacji. O, jeśli słyszeliście, to podzielcie się w komentarzach. Tak, też dajcie jakieś rady tym narzeczonym, którzy się stresują pierwszym tańcem. I pamiętajcie, że po pierwszym tańcu jest jeszcze cała masa tańców, które można fajnie wykorzystać i to widzieliście też na naszym filmie z wesela, że my zatańczyliśmy na przykład Belgijkę, taniec bardzo nam bliski, często nam się zdarza go tańczyć i to była niesamowita frajda dla wielu gości. Nie wszyscy szybko załapali, ale Belgijka trwała dość długo, więc mieli czas, żeby się nauczyć. Ale bo to jest też tak, że może nie od razu wszyscy łapią, ale ci, którzy się zaangażują, to jest radość, nie? Ale to dla tych, którzy tańczyli kiedykolwiek Belgijkę, to jest jasna sprawa, że tak jest. Natomiast, no właśnie, no, te tańce takie standardowe raczej u nas były, czyli Belgijka. Makarena. Makarena? No, nie pamiętam, czy była makarena. Była na pewno. Ja pamiętam taki taniec godowy, męski, gdzieś w okolicach godziny, nie wiem, pierwszej.
i było chłopaki i wszyscy, no może nie wszyscy, ale bardzo wielu chłopaków gdzieś tam zebrało się na środku parkietu i mogliśmy zatańczyć. Myśmy mieli jeszcze taki ciekawy taniec, znaczy ciekawy taniec. No. Zatańczyć to było akurat dużo powiedziane, oni skakali i się wydzierali, ale mówię, to było taniec rodowy. Kogo? Ale nie, co ja chciałem? Parostatkiem w piękny rejs. I co jeszcze było? I jeszcze oczywiście był no, ala taniec, czyli... Pociąg. Pociąg. Jedzie pociąg z daleka. No to były takie tańce niestandardowe. Ale albo standardowe. Standardowe, weselne. Ale weselne. To jest fajne, bo ludzie się wtedy tak łączą. Naszym zdaniem to jest super. Właśnie to jest urok też tańców, że my są takie wspólne, że jest dużo ludzi. Ale coś jeszcze chciałem powiedzieć a propos poprawin. Bo na poprawinach, słuchajcie, poprawiny to jest taki, to jest taka impreza, na której nie wszystkim się chce. I z naszego doświadczenia wynika, że warto mieć kogoś, kto pociągnie tę imprezę. Tak. Kto zaangażuje ludzi do tego, żeby im się zachciało. Stąd pozdrawiamy naszego DJ-a, który naprawdę rozhulał wtedy te poprawiny. Tak. Było duża ilość takich tańców wspólnych. Czyli nie tylko w parach, ale tańców wspólnych. W ogóle to nasze wesele, jak sobie teraz tak wspomnę, a może sobie obejrzymy jeszcze? Nie. Dzisiaj? Zobaczymy. Jak sobie tak wspominam, to wiem i to też wiem, wiemy od naszych gości, że to była wielka radość. Dla nich wszystkich. Bo taka jest prawda, jak są tańce na weselu, to się bardzo mile wspomina. Wiadomo, jest dużo czynników, które mają znaczenie, ale przede wszystkim tańce. Także życzymy Wam tanecznych wesel. Tańczcie. Radości z tego przede wszystkim, żeby była radość. Nie stresujcie się, nie spinajcie, bo nie warto. A poza tym ci ludzie wszystko zobaczą. Oni zobaczą przede wszystkim wasze uśmiechy i te zestresowane miny. Oby tych zestresowanych min nie było. Dokładnie, uśmiechajcie się. Niech to będzie wasz stały punkt programu, waszej choreografii w tańcu weselnym. Powodzenia. Napiszcie w komentarzach, na jakich piosenek tańczyliście na waszych weselach. Będziemy mieli na wieczorki. Buziaki, papa. Zobacz, prawie już zdechło. Ale fajnie to było. Podoba ci się? No. Zobaczymy, jak wyszło.